No dzisiaj kolejny tunerek do przestrojenia. Zobaczcie, ktoś tutaj wstawił konwerter na LA 1185 i czy to nawet jest całkowicie głowica dorobiona na LA. Ktoś tutaj próbował przestrajać. O, z przełącznikiem. I tutaj klient do mnie właśnie napisał, tak jak mówiłem, że jak już wysyłacie, to piszcie list. Co trzeba zrobić? Wymontować tę głowicę, przywrócić do oryginału i przestroić go tak, jak jest w książce serwisowej. Tutaj mamy z serwisowej Unitry, nie? Mamy po kolei, co mamy wyrzucić. Tutaj mamy tabelkę piękną, ładną. T3015. Mamy wyrzucić raz, dwa, trzy, cztery kondensatory po 20 pico i C350. Wymienić na 1 pico. Tu mamy obraz mniej więcej, gdzie one się znajdują w głowicy. Musimy się dobrać. Głowica jest o tu, pod spodem. O tu, na tej pierwszej płytce z góry, od spodu. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Tak, jest tam ekran. Uważać na panel, bo jest bardzo fajny stan. Ok, nie ma problemu. Ja go zaraz tutaj i tak go będę musiał zdemontować, żeby się dobrać do głowicy. Wymontować tą starą głowicę. LA 1185. No to taki zwykły tam wejście, wzmacniacz wejściowy i bodajże mieszacz tutaj jest. Czyli ona może równie dobrze robić jako konwerter. I dobra, zabieram się do roboty. Tutaj mam mego SDR-a. Ja się pytaliście, jak go podłączać. Zobaczcie, jest zwykły SDR, zwykła antenka. Oryginalna od SDR-a. Ja tu miałem sondę, ale nie potrzeba. Wystarczy taka antenka. No i dobra, włączmy go. Ja go tutaj sobie już podpiąłem przez przejściówkę tam pod wzmacniacz. Ok. I zobaczcie, tak stoi antenka. Jak przybliżej, o bliżej głowicy, to tam się pokazuje ta szpilka. Widzicie? Z częstotliwością. Wystarczy ją postawić obok, w pobliżu. Nigdzie nie podpinać. I zobaczcie. Odstrajam. Widzisz? O. Sobie kręcę gałko w tej chwili, nie? O. I jesteśmy tutaj, nie? Z heterodyną. To jest częstotliwość heterodyny. Jak tutaj sobie przewinę. Czyli od 87500 do 108 plus 10,7. Do tych dwóch częstotliwości musimy dodawać, nie? No i dobra. Nie będę puszczał muzyki, bo po co? I teraz tak. Górna częstotliwość to jest 118700, czyli 108. Dodać 10,7 pośrednia. A dolna częstotliwość 87,5, dodać 10,7, nie? Ja robię zawsze 88, dodać 10,7, bo to łatwiej się liczy, to jest wtedy 98,7 i minus pół to 98,2. I tak musimy ustawić sobie SDR-ka tutaj, czyli tak, najpierw łapiemy dolno, później górno. Pamiętamy, że przy przestrojeniu tego typu głowic dolne częstotliwości, dolne połówkę zakresu stroimy cewkami. Tymi, taką wejście z głowicy, tu mamy wzmacniacz, tu mamy bodajże L3, L4, to jest wzmacniacz PC już, tutaj jest wzmacniacz wejściowy, tutaj jest heterodyna. No i lecimy dalej, czyli dolne częstotliwości cewkami, ustawiamy sobie dolną częstotliwość cewką, a górne częstotliwości dociągamy trymerem. Jedziemy. Według opisu. Aby się dobrać do naszej głowicy, musimy tak, zdjąć panel, zdjąć tutaj koło te odważnik. Tam leży sobie panelek, kawka zrobiona, możemy działać. I brońcie Panie Boże odkręcać płytki, bo płytka jest oddzielnie ze skalą. Czyli byśmy musieli, później byśmy tej skali tam nie mogli nałożyć, tej, która tutaj się przesuwa. Wystarczy poluzować jedno i drugą śrubkę, tylko poluzować i jak widać
To się ładnie otwiera, jak kanapeczka. I mamy naszą głowicę, w której będziemy musieli działać. Jak widać właśnie skala, transformator, kondensator na płytce. Tutaj mamy skalę nawiniętą. Lepiej tego nie... Po co sobie roboty robić, nie? Kolejny krok, demontaż tego czegoś. Tu już masę odpiąłem, czekam aż się lutownica mi nagrzeje. A potem ściągniemy te ekrany. I tak samo ściągniemy ten ekran. Znaczy ten ekran to już można w sumie teraz byłoby zaraz ściągnąć. I demontaż kondensatorków C327, 333, 335, 349 i wymiana z 2,2 pico na 1 pico C350. Jeśli nie mamy 1 pico, wystarczy 1,5 cm. 1,5 cm dwużyłowego przewodzika cieniutkiego. Skręcić ze sobą po prostu, albo skrętki komputerowej, około 2 cm skrętki komputerowej i mamy wtedy kondensator 1 pico. Możemy zrobić w ten sposób, że obciąć sobie taką skrętkę, nie rozizolowujemy tego. Tu sobie kurde kretyn trudne słowo wybrał. Nie odizolowujemy. Na 2 cm obcinamy dwa końce zamiast kondensatora, te dwa nie zwieramy i mamy kondensatorek, nie? Ale wstawimy tutaj normalny 1 pico kondensator. No to co? Jedziemy. Minus, plus głowicy. Tu będzie antena, od razu odetnę tutaj od tego. O. Teraz musimy się dobrać do głowicy. Ekran mamy ściągnięty. Możemy sobie to odłączyć od prądu. Przede wszystkim zrobić to w ten sposób. Nie rozumiem ja tego. Wejście anteny podpięte do masy. Cyrk. Dobra, konwerter wywalony. No i piękna głowiczka. Już nawet na BFR 96, tak? BF 96. I po kolei. Tu mamy raz kondensator do wywalenia. F1, dobra. C10, C21, C29. No tutaj mam trochę inaczej to rozpisane. 300. Tu mamy dwa kondensatory. Raz, dwa. Nic nie pousuwane jest. Dobra, działamy. Szczypeczki. Heterodyna jest bardzo duża cewka, trzeba będzie pewnie też przy dostrojeniu będziemy musieli to zmniejszyć. Ale to zaraz zobaczymy, jak jest w opisie, nie? Demontaż kondensatorków. W szczypce. Chyba już wiecie, jak to zrobić, nie? Tak jest. 20 pico przy heterodynie. Odwrotnie zdjęcie. Nie szkodzi, trzeba zrobić to w ten sposób. Cyk, cyk. O. Teraz mam tak jak ma być. L6. No nie, to kurde, to w ogóle to jest
jest negatyw od spodu płytki, tak? Tak. Tak. Jak odwrócę tak, C2, C1 od wejścia. C2, C1. Nie, dobrze jest. C2, C1. C2, C1, L1. No jest troszeczkę inaczej, ale to. Dobra. Aha, jeszcze ekran. Odwrócimy. Ok. Ok, ekranik z tej strony. No dobra, heterodyna. Co latarka. Tu i tu. Okay. Jeszcze jedno. Jeden usunięty. Teraz tak. Kolejne 20 piko tutaj. Przy wejściu, przy wzmacniaczu. Dobrze mówię. Dobrze mówię. Do masy. Poszedł. Teraz tak. Przy filtrze. Przy cewkach wzmacniacza pośredniej. O. Dwa kondensatory. Od siebie C10, C8 tutaj napisowane, a my musimy wywalić 335, 349, 336, 334. To są trymery, czyli te dwa. Dwa, to jeszcze dwa. Gdzie on siedzi? Poszedł 20 piko, kolejny, jeszcze jeden. Rozdziawił. Ok. Dobra. Kondensatorki usunięte. Możemy odpalić, zobaczyć, gdzie mamy naszą heterodynę. I sprawdzić napięcie wericapu. Także moment. Zobaczcie, mamy 108 w tej chwili. Bo sprawdziłem vericap. Mamy 107,9, to jest ta stacja, nie?
A tu nie mamy tego. Mówić do Boga. Troszeczkę w lewo. Tam nie wiem, czy widać. Widać pewnie. W lewo i jedziemy w lewo. O. Dopiero mamy tutaj naszą heterodynę, widzicie? Czyli mamy lustrzane tak jakby odbicie, o. A tutaj ginie. Wiecie o co kaman? Jest pośrednia odstrojona o dosłownie 500 119, widzicie? Częstotliwość, zaraz zobaczymy dokładnie jaka jest. 107,9 odbieramy, a mamy 119, 351. Czyli pośrednia częstotliwość jest odchylona o prawie pół megaherca. Czyli mamy 10,200 pośrednią częstotliwość gdzieś, tak pi razy oko ustawiono. Czyli musimy dostroić najpierw pośrednią częstotliwość, a potem będziemy ustawiać tą heterodynę. Dobra, zobaczcie ile jest przesunięcie. Ja pierdzielę, jest przesunięcie o... Wobec różnych tragedii. To jest pytanie fundamentalne naszej wiary. I dlatego słaby, mamy słaby, słabą czułość tego radia, no. 120, gdzie ta heterodyna jest? Rozpoczynania. 117, nie ma. Czy mamy to pragnienie? Każdy z nas. Czyli mamy po prostu podwojone tak jakby te kanały. Nie wiem, ktoś tutaj się po prostu to pokręcił, no. O, jest nasza heterodyna. Jest nasza heterodyna na 115. 115, 189, tak? To jest nasza heterodyna? Nie, to nie jest nasza heterodyna. I tracimy z pola widzenia to, co jest podstawowe. Kurde, no jaja. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Nasze życie serca. 118. Nasze życie, którym jest spotkanie z Panem na modlitwie. Tutaj coś jest. W istocie Pan nas... 118, 300. Że kocha nas również w nasze słowo. Odbieramy 107,9, czyli mamy odstrojenie, no. Naszej heterodyny. Także działam. Gra pięknie. Za 23 kończymy! No i praktycznie już efekt końcowy. Jeszcze tylko gałeczka. Zobaczcie, jak to fajnie odbiera. Złoty śmiech przerwany w pół. Pewnie. Kończymy na naszą audycję. Dziękuję bardzo. Życzę mi pan Tomasz Pan. Oczywiście i stereo też jest. Nawet ze wschodniej granicy. Lokalne radio z Olsztyna, gdzie oddalone 200 km ode mnie. Jeśli chodzi o muzykę, czyli najwyższym odznaczeniem i uznaniem w świecie. Tak jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Chcę nam błogosławić. 107,9. Prawdziwe Bóg. I jeszcze trochę więcej, ale już niedużo. Zobaczcie, tu 3. Tu 2. Pozwoliłem sobie jeszcze te tulejki pościskać sprężynkami, takim drucikiem, nie? Tutaj to jedną i podkleić ten pomarańczowe kółeczko, które tutaj pod tym jest, bo odpadło od tego panela. Panel idealny, pakuje w tym stanie, bo przyszedł bez... Czekajcie, przyszedł bez osłony, bez obudowy, prawdopodobnie będzie w obudowa do odnowienia. Radyjko jest przestrojone, wymontowany ten
te coś, ten konwerter i pozdrawiam. Łapki do góry stawiajcie, jak najczęściej, jak najwięcej. Może komuś się przyda instrukcja przestrojenia, czegoś takiego. Czegoś takiego, sorry, Eltry, Unitra, Eltra, T3015. PS, IMAG pracuje już trzeci dzień.